Ciężko ręka. A jeszcze inne dalszą? Pokażę. Serio. Coś innego pokażę dla mnie. Kto tu dzwoni? No ty jest gospodarzem prawidłowo, pokażę. To ty jesteś gospodarzem, a nie ja. Nie, ja nie jestem gospodarzem, ale będę gospodarzem. Wrócę do gospodarza. No to właśnie ja chcę cię wyprowadzić stąd. Wrócę do gospodarza. To jest moje marzenie, żeby wyprowadzić się stąd. Nikt nie będzie rządzić. Właśnie, ty nie będziesz znowu rządził. Ma prawo. Co powiedziałeś? Że ja rządzę? Ty nie będziesz mną rządził, tak powiedziałem. Ty głuchy jesteś? Nie, powiedziałeś, ty nie będziesz tu rządzić. No, ty głuchy jesteś. O, nie, o. Nie. Dobra. Ja nie głuchy. I powiem tak, widzicie? I powiem tak nawet. Nie róbcie takich zajść. Nie róbcie takich akcji, bo wam się nie uda. Bo ja wiem, co wy chcieliście. Ja wiem, do kogo pismo skierowałem o zwrot pieniędzy. Do Meksykana. Do Meksykana. Jak? Jarosława. Jarka. Odwróciłem się zwrot pieniędzy za to, że on zabrał na grzybów firmy. I on nasuł. Idźcie. To właśnie, to już był wczoraj ostatni film z tobą. Ja z tobą idźcie. Już nie będę nagrywał tutaj. Idźcie. Wojtek puści i będzie bieda. Tak. Aż by zjem. Tak. I będzie bieda. Posłuchajcie, tak, on gada. On pieniądze? Ja pieniądze jemu dam? O nie. Nie będzie tak. Nie ja. Ja rozprawię. Zwrócisz pieniądze i do prędko. I ten samochodzik sprzedasz. Tą schodkę. I co dalej powinnam? Że? Trzeba w piecu rozpalić, rozłożyć, śmieci wynieść do chłopaka. A po co lato jest? I? Palić w piecu. Wczoraj deszczyk padał wieczorem. Deszcz padał. I powiem dla was, że takie rzeczy, wtarganie się bez pozwolenia mego, to jeszcze raz ostrzegam was, bo będzie tabliczka na... Musicie mi się wyprowadzić. Ale tabliczka ta... Ludzie? Byli tabliczki, nie jedna. Byli dzwonki, nie jedna. I co? Niszczyliście. Wasze młodsi bracia niszczyli. A może i siostry, podchodzili dziewczyny też. Wyrywali z korzeniami. Z korzeniami. Tak, z korzeniami. A był dzwonek. Byli dzwonki. Montowałem. No, także dzwonki byli specjalne, że na baterie. Na baterię. Pod most trzeba iść. Na baterię. Nie, je, Wojtko nie wyganie, jeszcze raz mówię. Niech on mówi, że trzeba iść pod most. No trzeba. Nie. Tak. Nie, to jest z jego strony skłamstwo. A dalej nie znamy nagrać. Powiesz, że to jest dom Wojtka. Nie mój. 6 lat minęło, mogę się wyprowadzić. Nie powiesz, że wypierniczy w domu tak. Żyjesz sobie, tak. Żyj sam dalej. Tak powiesz, nagraj zaraz powiesz te słowa. Zaraz będzie telefon gorący od ciebie, nie znany. Tak. A dwóch policjantów wczorajszych będzie pismo złożone za żalenia. Nie tu, aż do Warszawy poleci. Do komendanta głównego ministra spraw wewnętrznych. Dlatego, że zakończył pracę. Że mnie straszyli mandatem. Panie bezpostawnie zawołałeś nie, policję. Nie, postawnie. Postawnie. No postawnie, oni powinien policję, że uderzyłeś, okulary mu pobiłeś. Szkoda, że oni nie wezwali. Ja tylko zabraniałem jemu wsiąść w samochód. No ja, właśnie, widzicie? Tak. Zabraniałem, żeby mówię, wezwali policję, bo on straszył, że ja na policję zadzwonię. Ja mówię, dzwoń! Dzwoń! Czemu nie dzwonił? Czemu spierniczyłeś?
Czemu uciekłeś do samochodu i pojechałeś jak mysz jakaś niedomyjaka? Podmiotłeś, żeby... I nie było ciebie, bo bałeś się. Bałeś się. Bo wiedziałeś, że bezpodstawnie, że ja mam rację. Żeby policja będą... Ale to szkoda, że ja nie zablębował bramki. A ja kupię, dziś jak będę pieniędzy, podjadę dziś albo jutro kłódkę i kawałek łańcuszka kupię i jak tylko kto bez mojego pozwolenia wejdzie, to zamknę na łańcuszek bramkę i wtedy policja będzie. I będzie, ale będą skakać przez bramę, przez wszystko będą skakać. Tak, bo my silni jesteśmy. To nie przyjeżdżajcie tutaj już. Tak. Więcej nie przyjeżdżajcie. Tak. Tu nie mam do kogo przyjeżdżać. Ja nie potrzebuję. Nie potrzebuję, żeby robili zdjęć i tak dalej. Ja nie potrzebuję wejść. Ja na wasze pozycje nie wchodzę. Nie podjeżdżę pod bramki. Nie. A jeszcze policjanci powiedzieli, że nie będą stali. A to będą po lasach napierdalać. Szukaj takich pijaków łachudrów. Tam, że zaśmiecają lasy. To ja chodzę i zaśmiecam. To właśnie 30 mandatu. Oni boją się nawet policjanci wejść do lasu. I w głąb, bo boją się, żeby od takich pijaków, łachmanów innych ludzi nie dostać pierdol. To ja jestem bo taka ledwówka raz przyjechała ze straży miejskiej, to co ona zrobi? Taki koń, jak wczoraj był dwumetrowy, jak szepnął mój autobyt, go poleciały, ale jeszcze pięć nastawiło do mnie. Śmiechu warte. Ale poszedł bistro, to komendant Gałbaców i nie ma. Nie ma. Bo przyjechali, sprzątni farbę starą dawno. Niech on leje, a ty będziesz sprzątnie. Przepraszam bardzo, ja pieniądze wydałem na farbę. Z Jackiem to pomalowaliśmy na spółkę. No nawet nie podziękowałeś. Ja byłem w szpitalu, jeszcze raz mówię, Wojtek. To dobrze, byłeś. Byłem w szpitalu. To ja będzie... nie mówię okien wymienić, nie mówię malować. Nie mówiłem. Robiliście co chcieliście, bez mojego pozwolenia. Jacek i ty. Co chcecie robiliście? No mi ludzie dzwonili. Czego ja chciałem się prawie się wypisać? Ty nie chciałeś. Chciałem. Nie chciałeś tam coś stało. Jedziemy kurczę. Ja, proszę, jak ja też nagrywam, proszę mi nie przypinać tutaj. Do szpitala jedziemy. Do bo ja śpitalnie jem. Ile pism napisałem? Tak, ile? Niech on ukaże. Jak szera porobię. I wam powiem. Do takich ludzi przemawiam, którzy wczoraj weszli na moją pozycję bez żadnego, ale nawet Wojtek nie przyszedł, nie poinformował. Ja po klucza przyszedłem, oni stali przed bramką, nie pamiętasz? Przed bramką mają... Było widać. Ja... W kamerach. Ja stałem, to już ich nie było. Ty ich wpuściłeś. Ja wychodziłem, widzę, stoją koło stołu na posesji. Ja stali. A wy co tu robicie? Oni życzenia mi złożyli. To ile razy mam ci powtarzać? Jutro mam imieniny. Ja twoich imię, twoich życzeń, twoje życzenia do mnie nie będzie, bo nie będzie mnie jutro. Tutaj. Przepraszam bardzo. Życzenia można złożyć. Ja nie jestem. No bo przez bramkę, tak jak w więzieniu. Nie. Tak. Nie. Wyjdź za bramkę. Jest pan Krzysztof, wie. Idźcie zapytać, czy możemy wejść. Dwa słowa.
Krzysiek, przyjechali, moi widzowie mogą wejść. Ja powiedziałbym, a jaka? Co do skąd oni? Co do czego? Znasz ich? Znasz? Ty nie znałeś ich nawet. Nie wiedziałem, co... No oglądają film! Filmy moje oglądają. To, co oglądają, to jeszcze raz mówię, niech oglądają. Ja im nie zabraniam. No to po co ty nagrywasz? Ja im nie zabraniam. Chcą to mogą oglądać, chcą nie. Niech oglądają Bolka Lolka na dobranockę. Niech włączą telewizor i Bolka Lolka oglądają to. Ja na ich pozycji nie byłem. Jeszcze mało dostali batu. Trzeba wziąć lagą. A, słyszeliście. No to co? Bo miałem prawo. Przyjeżdżajcie tutaj. Bo miałem prawo. Bo na mojej posesji. Ty wszystko masz. Nie, nie mam prawo. Ja nie chciałem prawo. To powiedz nagraj, że po prostu, żeby ludzie... Żeby nie wynajęli żadnego mi mieszkania, żebym ja, bo ja chcę się wyprowadzić. I szanowny pan, jako wy szanowni. Jako wy szanowni. Ale to słowo w mojej gębie zawsze się wypowiada. Jako wy szanowni. Wy jesteście zły ludzie. Drugi komputer, ja wgrywam filmy. Będę wyprowadzał się, ten komputer też zabieram. Żeby tak robić? Ale to dla was dobrze. Wesołość. Teraz wy się śmiejecie się w domku. Że ha, 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 posłuchaliśmy Meksykana i udało się. Ale nie udało się zdjęć porobić. A może póki ja wstałem, to może zdjęć i zrobiliście. Nie wiem. Ja waszych posesji nie podjeżdżę, nie wchodzę i nie robię zdjęć. I nie nagrywam was. A wy to robicie. Bez żadnego ale. Prosicie się. Same prosicie się. Podjeżdżacie pod bramkę. Czy można zdjęcie kosztuje? Czy można zdjęcie zrobić? Za darmo. I ha, ha, ha. 100 zł, tak? A będę mówić 200 zł. A, 500 może. A i 1000. Dla dobrych ludzi będę za darmo dawać, a dla złych 1000 zł będę mówić. A. Bo tak jak wczoraj ludzi, to są nie ludzie dla mnie. To są patałachy. O, widzisz jako brada. Bez pozwolenia wejść na moją posesję? Daj się taki przepis. Policja powiedziała, ja tutaj policja, jestem zamordowany na stałe. Policja to będzie, te dwóch policjantów, co wczoraj byli, będą ukarani. Ukarani. Będą ukarani, a nawet będą zwolnieni. A, zwolnieni. Tak. Ty zwolniony jesteś. Będą zwolnieni. Nie pracujesz. Tak. Będą zwolnieni. Z tego powodu, że bezpodstawnie straszą mnie bez przerwy. Bezpodstawnie. Czemu oni nie idą do lasu? Wymieniłem jakich ludzi szukać. Wymieniłem. Czemu wieczorem? Bo boli się, że w pierdolniczkę nie dostali. Kołem czy czymś. A w lesie koło dużo leży. Nieposprzątane lasy. Jeśli tam będę pisać. Do ministra rolnictwa, środowiska będę pisać. Dlaczego lasy wywrotki leżą w drzewach? Drzewa leżą w lasach. Kiedyś to lasy to były jak lasy. Wiatr połamie drzewo, leśniczy szedł się do leśniczego. Panie, tam drzewo leży wywrotki. A tak widziałem. Panie, chcesz pan jego zabrać? Tak. Chodź, pach pieczątkę na drzewo, piłuj pan. Wymierzył, piłuj pan. Jeszcze twoje moje piło była. Nie mechaniczne. To państwowy las jest. Ja i państwowy chcieliśmy. No właśnie, ty kradłeś drzewo.
Właśnie państwowe byli, jak państwowe lasy. Czyściutkie. Że dróżki, wszystko byli, szli. Nie było zaśmiecane. Bo każdy wiedział, aha, papierosy nawet. A w lesie taka było tabliczki palenia papierosów. Czemu one tam nie pojadą? Czemu? Bo boli się, żeby pierdolni dostali od swoich kolegów. Tak, boją się. Od moich kolegów? To wszyscy boją moi się. Koledzy, tak? Boją się. No oni moje wczoraj byli. No oni nie dzwonili. Nie wiedzą do mnie numer telefonu. A jak zły numer telefonu zadzwonić, a mój numer coś o brzydko powiedzieć na mnie, to wiedzą prędko numer telefonu. Prędko się dowiedzą. Kolega od koleży, koleżanka od koleżanki. Tak. A jeszcze mam pretensje do Nikoli. Nikolo! Ile razy będziesz mówić, że przyjedziesz? Gdzie ta droga tobie? Ta droga chyba się skróciła. Ona jaja robi, a ty słuchaj, słuchaj. Ty jesteś żonata, dzieciata, babo. Jak Wojtek dobrze powiedział, że jaja ze mnie robisz. Starszego człowieka, mężczyzny, który ma prawie na nosie kopę jajek. 60 lat. To robisz jaja, a później pokazujesz obrazy święte, że w domu, żeby ja to wierzył, śmiechu warte. Bo kto wierzy naprawdę, to nie robi jaj. Tylko jak chcesz przyjechać, normalnie zapoznać się i chcesz ze mną chodzić, to normalnie. Pakuje się, dużo ubrań nie bierze się na pierwszy raz i przyjeżdża się. Ani jaja robić, jak Wojtek powiedział. Tak. Jaja możesz robić w swojej rodzinie, a nie ze mnie. Ze mnie jaja robić nie będziesz. Na pewno, Nikolo. Też skończy się tobie tam. Czy ty we Wrocławiu mieszkasz, czy nie? Mieszkaj sobie. W Krakowie mieszkałem, bo w Wrocławiu nie wiem. Nie wiem, gdzie ona mieszka. Ja to nie wchodzi. Ale ja jej nie rób ze mnie. I niedawno dzwoniła się nagrać film na Wojtka kanale. Na jakim moim kanale? A, na swoim kanale. Nagrałeś film, że chcesz przyjechać. Śmiechu warte. Ta droga chyba, wiesz co, Nikolo, skraca się. Ona na pustyni jest, nie wie, którędy iść. Chyba. Ty chyba może na pustyni, a tam bal założyłaś na pustyni. I na golata chodzisz. Może z nami, albo z jakimiś. Tak to prawda jest o tobie. Nie gniewaj się, ale dość mnie tego wyśmiewania się ze mnie. Dość! Co ty myślisz, że ja jestem jakiś posyłek? Tobie na jakieś niedomraca? Jeszcze nagrałeś, że niedomo cię by nie chciał. I że tak będziesz wyrabiać dalej na swoim kanale, to na pewno chrześć nie będę. Bo ja takich kobiet nienawidzę. Którzy się ha 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 robią. I tylko pieniążki zbierać na swój kanał. Ty nagrywasz filmy, tu też zbierasz pieniądze. Ja prawdę mówię. A ona wszystko kłamie. I przetem kłamie, tylko raz na zawsze powiem. Przyjedziesz czy nie?
Bo tak jak po śmielniczku to nie będziesz robiło. Dobre śniadanie. Skończy się! Słyszeliście. Dla wszystkich.